Myślę, że spotkanie miało podobny przebieg jak wczorajsze. Zabrakło skuteczności w drugiej połowie, co przeciwnik wykorzystał. No i nie potrafiliśmy utrzymać przewagi, którą wypracowaliśmy w pierwszej połowie. Także musimy przemyśleć to, zobaczyć i wyciągnąć wnioski na kolejne spotkanie w Lubinie. Mam nadzieję, że zagramy w domu dużo lepiej i w drugiej połowie będziemy równie skuteczni jak w pierwszej. Mecz miał podobny przebieg jak wczoraj i ja miałam wrażenie, że siedzę na meczu wczorajszym. Trochę, jeżeli chodzi o rozwój wydarzeń, bo nawet te akcje skuteczne czy nieskuteczne bardzo podobnie wyglądały i te same zawodniczki to robiły. No niestety, porażka tak trochę na własne życzenie, bo z całym szacunkiem i gratulacje dla Lublina, ale myślę, że bardzo pomogliśmy przeciwnikowi. Myślałam, że wczoraj było źle, bo chyba 9,5 minuty byliśmy bez bramki, no ale dzisiaj chyba byliśmy w ogóle rekord. Ja nie pamiętam w ogóle takiego meczu, żebyśmy zagrali, żeby przez 23 minuty rzucić dwie bramki. Także no, jeżeli się gra o finał mistrzostw Polski, no to takie rzeczy nie mogą być. Na pewno zwycięstwo nas poprowadziła dobra obrona. Dziewczyny dwoiły się, troiły, pomagały mi. Na pewno też popełniałyśmy mniej błędów, co się przełożyło na to wygraną. Dwa bardzo podobne spotkania. My ponownie zaczynamy ten mecz, żeby nie powiedzieć źle, to żeby nie powiedzieć beznadziejnie, to powiem źle. Dajemy rywalkom rozwinąć skrzydła, mamy problemy i w obronie, mamy problemy też w ataku i rywal wykorzystuje i karci nas kontrami. Druga połowa podobna jak w dniu wczorajszym, zdecydowanie poprawiamy grę w obronie. Tracimy chyba jedną bramkę z gry i cztery bramki z rzutów karnych. To o czymś mówi i to nam pozwala złapać jakby wiatr w żagle, złapać drugi oddech i rzucamy bramki nie tylko w ataku pozycyjnym, ale również z kontry. Także kluczem wydaje mi się do dzisiejszej wygranej była ponownie obrona.